Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Droga Weroniko, przepraszam, że zawiodłem ciebie oraz Daniela. Wracając z kontynentu, coś wróciło ze mną. Na szczęście pani Nina zauważyła zagrożenie na tyle wcześnie, by mnie uratować. Niestety to samo nie udało się z Danielem. Podczas gdy ja odnajdywałem wewnętrzny spokój pośród ludzi, którzy rozumieli, przez co przechodzę, Daniel coraz bardziej tracił zmysły. Czuję się winny, że odosobnienie, którego wymagała moja kuracja, nie pozwoliło mi dostrzec, przez co przechodził twój brat. Zanim opuściłem swój pokój, szaleństwo całkowicie go pochłonęło. Wmówił sobie, że pani Nina prowadzi na nas jakieś nieludzkie eksperymenty. Personel szpitala przychodził wielokrotnie, by sprawdzić jego słowa i za każdym razem nie znajdował nic odchodzącego od normy. Biedny Daniel pozwolił pochłonąć się temu złudzeniu tak bardzo, że zaniedbał wszelkie obowiązki wobec swoich pacjentów, aż w końcu stracił swoją posadę. Nikt nie mógł przewidzieć, jak głęboko pochłonęła go paranoja. Kilka dni po zwolnieniu ze szpitala próbował wedrzeć się z powrotem. Na szczęście zauważył go ktoś z personelu. Okazało się, że Daniel zmierzał w stronę oddziału zajmowanego przez panią Ninę. Miał przy sobie rewolwer. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nie został zatrzymany. Myślałem, że to był już najniższy punkt jego upadku. Kiedy usłyszałem, że podobno pomaga chorym na ulicy, liczyłem, że może wraca już do siebie. Może zdołał uchłonąć i dostrzec swój błąd. Nie spodziewałem się, że jest zdolny do takiej deprawacji. Nie spodziewałem się tragedii, która się wydarzy. Pani Nina w swym nieskończonym miłosierdziu, mimo wszystkich oszczerstw pod jej adresem, postanowiła go odnaleźć. Niestety było za późno. Znaleziono go w jakiejś zapadłej melinie, otoczonego ciałami bezdomnych i chorych, byłych pacjentów pani Niny. Ewidentnie Daniel nie był w stanie porzucić swoich chorych urojeń. Wciąż szukał dowodów, tracąc resztki kontaktu z rzeczywistością. Pani Nina, po raz kolejny dowodząc swego ogromnego serca, zdołała, za moją namową, wykorzystać zdobyte przez lata koneksje, by uratować Daniela przed niechybną śmiercią z rąk wymiaru sprawiedliwości. Zamiast zgnić w celi, Daniel zostanie wysłany do nowo powstałego sanatorium pani Niny. Zgodnie z jej słowami, koniec budowy jej nowej placówki nadszedł w szczęśliwym momencie. Oskarżenia Daniela, choć bezpodstawne, skupiły uwagę szpitalnych włodarzy na praktykach pani Niny, uniemożliwiając jej skuteczną terapię. Na szczęście, z dala od zgiełku miast, w małej nadmorskiej osadzie, Daniel, jak i pozostali podopieczni pani Niny, będzie mógł zaznać tego samego spokoju, który stał się moim udziałem. Pani Nina poprosiła mnie o towarzyszenie szwagrowi podczas jego terapii. Oczywiście zgodziłem się, jestem mu choć tyle winny. Zrobię, co w mojej mocy, by dostrzegł to, co ja. Ja i moi bracia, moi towarzysze podróży, nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli powitać go w naszych szeregach, zaprosić do naszego przyszłego domu, gdzie już czeka nasz śniący gospodarz. Na zawsze twój, Greg.